Irańczycy wierzą, że każda żywa istota posiada świadomość, która przechodzi jak płomień z jednego ciała do drugiego w nieustannym cyklu narodzin i śmierci. Uczynki zgromadzone przez świadomość w jednym życiu determinują, w jakie ciało wcieli się ona w następnym żywocie. Zły człowiek może się odrodzić jako marne zwierzę, podczas gdy dobry może wrócić na ziemię w postaci władcy. Świadomość oczyszczona dzięki dobrym uczynkom w niezliczonych poprzednich wcieleniach doznaje czegoś w rodzaju stanu błogości, przebudzenia, podczas którego uwalnia się od więzów świata materialnego. Najwyższą pozycję wśród przebudzonych zajmuje Dalaj Lama. Tybetańczycy wierzą, że wraca on na ziemię kierowany współczuciem, by pomóc innym osiągnąć przebudzenie. Kilka dobrowróżbnych znaków nasunęło mnichom przypuszczenie, że miejscem powrotu Dalaj Lamy jest Amdo, północno-wschodnia prowincja Tybetu. Podobno po śmierci Dalaj Lamy 13 jego głowa zwróciła się w tamtą właśnie stronę, wskazując kierunek poszukiwań. W wodach świętego jeziora odbija się klasztor o charakterystycznym turkusowym dachu. Grupa poszukiwawcza wie, że jest już blisko. Na bezchmurnym niebie kilkakrotnie pojawia się tęcza. Do mnichów dochodzą pogłoski, że 6 lipca 1935 roku, wkrótce po śmierci Dalaj Lamy XIII, przyszedł tam na świat chłopiec. W dzień jego narodzin z nieba dochodziły dźwięki konch i rogów. Podobno chłopiec mówi często o swoim domu w Lhasie, dalekiej stolicy Tybetu, w której nigdy nie był. Chłopiec nazywa się Lhamo Thondup. Natychmiast rozpoznaje jednego z mnichów przybyłych w grupie poszukiwaczej i zwraca się do niego po imieniu w jego dialekcie. Następnie sięga po jego różaniec modlitewny należący kiedyś do Dalaj Lamy XIII. Młodego Lhama Thondupa czeka jednak jeszcze ostateczna próba. Na stole ułożono wiele różnych przedmiotów. Wśród nich kilka należących do Dalaj Lamy. Chłopiec wybiera tylko rzeczy Dalaj Lamy. W oczach mnichów wygląda to tak, jakby Dalaj Lama upomniał się o swoją własność. Długie poszukiwania zostały ukończone. Lhamo Thondup otrzymuje imię Tenzin Gyatso i przysposabia się, by zostać Dalaj Lamą XIV. Jest rok 1940. Lhasa, stolica Tybetu, przygotowuje się do intronizacji Dalaj Lamy XIV, nowego króla Boga Tybetu. Te akwarele zostały wykonane na zamówienie Sir Basila Goulda, brytyjskiego oficera politycznego i jedynego przedstawiciela zachodnich państw będącego świadkiem tej świętej ceremonii. Są one dokładnym świadectwem kultury, która już nie istnieje. Ostatnimi obrazami jedynej w swoim rodzaju teokratycznej cywilizacji świata, społeczeństwa rządzonego przez duchowieństwo. Widzimy na nich sceny z uroczystości intronizacji najwyższego władcy Tybetu, zarówno świeckiego, jak i duchownego. Młody Lhamo Thondup, syn poganiacza mułów z najdalszej północno-wschodniej prowincji Tybetu, przeszedł daleką drogę od dwuizbowej chaty, w której mieszkał z rodzicami i czworgiem rodzeństwa, do tej wspaniałej, 13-kondygnacyjnej budowli o ponad 1000 pokojach pełnych skarbów. To Potala, ogromny zimowy pałac Dalaj Lamów w Lhasie. Nasza opowieść nie będzie jednak jeszcze jedną historyjką w stylu opowieści o Pucybucie, który stał się milionerem.
Nie ma w niej również, tak jak w bajkach, szczęśliwego zakończenia. Spacerując po przepasnych salach i ogromnych kaplicach pałacu, przechodząc obok posągów tybetańskich i buddyjskich świętych oraz stóp relikwiarzy zawierających szczątki jego 13 poprzednich wcieleń, młody Dalaj Lama dźwigał na swoich wątłych ramionach ciężar wielowiekowej tradycji. Nieustannie pouczany o roli, jaką zajmuje w tybetańskiej cywilizacji, Dalaj Lama jest najwyższym kapłanem religii, która liczy 2,5 tysiąca lat. Chcąc prześledzić początki buddyzmu, musimy cofnąć się do VI wieku przed naszą erą na północne tereny subkontynentu indyjskiego. Tutaj właśnie miało miejsce wydarzenie tak doniosłe dla buddystów, jak narodziny Jezusa Chrystusa dla chrześcijan. 2,5 tysiąca lat temu indyjski książę usiadł pod świętym drzewem. Kilka lat swego życia poświęcił na poszukiwanie prawdy i teraz przyrzekł sobie nie ruszyć się z tego miejsca, dopóki nie rozwiąże tajemnicy egzystencji. Pogrążony w głębokiej medytacji musiał stawić czoło mrocznym siłom ułudy. O świcie 49 dnia, kiedy Wenus wzeszła na porannym niebie, został nagrodzony za swą wieloletnią wytrwałość. Dotykając ziemi, wezwał ją na świadka świętej chwili jego przebudzenia. Został bowiem Buddhą, czyli przebudzonym lub oświeconym. Udało mu się, jak stwierdził, poznać sens życia. Wszystkie istoty, nauczał, są uwikłane w sansarę, czyli kołowrót narodzin i śmierci. Można się z niego wyzwolić poprzez duchowe spełnienie, całkowite oderwanie się od spraw ziemskich, zwane nirwaną. Wszystkie istoty wspinają się po drabinie życia, by dojść do przebudzenia. Osiągnięcie nirwany zajmuje jednak niezliczoną liczbę żywotów. Przebudzenie przychodzi tylko wtedy, kiedy udaje się uchwycić prawdziwą naturę rzeczywistości, mianowicie, że życie to przemijanie. Tybetański kanon buddyjski Kanjur obejmuje 108 tomów. Wielu buddystów uczy się go na pamięć. Musiało upłynąć aż 1500 lat, by buddyzm z gorących, pełnych kurzu nizin Indii dotarł w regiony Himalajów i zapuścił korzenie na dachu świata. Wyżyna tybetańska jest jednym z najbardziej niedostępnych i niegościnnych miejsc na kuli ziemskiej. Dość niezwykła sceneria dla wiary opartej na miłości i współczuciu. A jednak buddyzm doskonale się tu rozwijał. Dlaczego? Być może wskazówką do rozwiązania tej zagadki jest surowość otoczenia. Na niegościnnej, słabo zaludnionej wyżynie tybetańskiej, rozpościerającej się na wysokości 5500 metrów nad poziomem morza, ludzie pokornie znoszą kaprysy sił natury. Jako koczownicy prowadzą nieosiadły, wędrowny tryb życia. Wystarczy, że rozejrzą się dookoła, by wiedzieć, jakie jest ich miejsce w szerszej koncepcji życia. Tutejsze otoczenie jest w pewnym sensie tak niezwykłe, że wpływa na wszystko w życiu jednostki. Człowiek ma tu doskonałą okazję, żeby poznać swoje możliwości i ograniczenia. To bardzo pomaga, kiedy trzeba się przenieść do nowego miejsca i przystosować do otoczenia. 60% Tybetańczyków to koczownicy. Jednym z najważniejszych czynników przyczyniających się do swego rodzaju elastyczności Tybetańczyków jest ich zdolność adaptacji do nowego środowiska. Myślę, że dużą rolę odgrywa tu czynnik filozoficzny. Świadomość przemijania, zmienności. Koncepcja tę wpaja się nieustannie wszystkim Tybetańczykom, wręcz wbija im się do głowy od dziecka. Jest nią przepojona cała nasza kultura, również kultura ludowa, wszystko. Wyrażają ją nasze pieśni, przejawia się nawet w naszym życiu codziennym. Mitakpa. Wszystko przychodzi i odchodzi, przemija cierpienie i przemija radość.